będzie wystartowała drużyna z Zieleni. Zbiornik, jestem ten drugi. Na Radziemice, pierwszy zawodnik już pierwszy. Nie, nasz jest niebieski. Tak, ukończył. Co tam znowu? Dalej jest znowu. Zrób z wodą. To niebieskie, tak to nie wiedział. W biegu sztafetowym mężczyzn występuje ściana, a potem u kobiet. I ostatni element. Odcinek sztafety. Włącz do rozdzielacza, do prądownicy i pokonanie nim. Brawa dla drużyny Zielenic. Zielenice ukończyły sztafetę. Następnie zawodnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Górki Jaglińskiej, gmina Koniusza. Uwaga, startuje Górka Jaglińska. Moment, bo jeszcze nie przygotowany tam zawodnik na ostatnim odcinku. Bardzo no. I już ta Górka Jaglińska biegnie. Próbuje. Odcinki sztafety. Druh Piwowarski Grzegorz, proszę się zgłosić do sekretariatu. Druh Piwowarski Grzegorz, proszony do sekretariatu pilnie. Druh z Klimontowa, druh Grzegorz Piwowarski, naczelnik, proszony to pilnie o zgłoszenie się do sekretariatu. Górka Jaglińska pokonała już ścianę, także już będzie dobrze. I ostatni odcinek. Tomek, proszę zobaczyć to stresujące swoje zadanie. Tomek, kombinane idzie zobaczyć tam bliżej. Jest podpiętą kondolicą, co konuje linię. O, idziemy zmiany, zobaczymy jak on. Tak, brawa dla Puchary. Gmina Nowe Brzesko. Na starcie drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Puchar. Już pięknie, drugi odcinek. Pięknie pokonany płotek. I puchary będą kończyć konkurencję biegu sztafetowego. Jeszcze tylko ostatni odcinek do pokonania i jest. Dziękuję.
Szami, Wiktora Niemiec-Kowicz. Następny zawód zrównoważnie proponuje. Pani fotograf to już kilka ogrodzień, kilka naszych zrobiła. Startuje. Uwaga! I wystartował zawodnik, pierwszy zawodnik z Pajecznicy. Bardzo proszę zejść z toru. Proszę zejść z toru tutaj, odsunąć się od toru. Panowie Czuszów, proszę krok do tyłu. Bardzo proszę krok do tyłu, bo już bardzo proszę, żeby publiczność, która obserwuje, nie stała blisko toru. Bardzo proszę do weryfikacji łaganów. Łaganów do weryfikacji. Łaganów gmina Proszowice, no faworyci. Pałecznica zresztą też. Każdy jest faworytem dzisiaj. To wystarczy. Brawa dla Pałecznicy! Brawa dla Pałecznicy! Witamy wszystkich kibiców, zwłaszcza seniorów,
Państwowej Straży Pożarnej, którzy tam siedzą u góry, z Waganowa i z innych miejscowości. Pozdrawiamy seniorów tam na trybunach, seniorów z pracowników Państwowej Straży Pożarnej. I pięknie już tak drugi odcinek w wykonaniu zawodników z Dalewic. Przygotowuje się Łaganów. Winiary, proszę bardzo, winiary do weryfikacji. Ale to, proszę Państwa, są wyniki tylko sztafety. Ale dobrze. Co Wam strasznie było? Co to się stanęło? I bardzo proszę koszyce do weryfikacji. Ale nie ma punktu. Co? Ważne, że bez punktu. Nie. Ale wiem, że to jest taki w cukroniku rękata. W cukroniku. No, ty byłeś zestresowany. Widziałem, Damian dobiegł. Najlepiej, jak ustawiłem to, że trochę podwójnik, żeby to drobne sprostowanie, ja mówię, że ja podaję takie nieoficjalne wyniki, Dalewice 68,5. Ale to są drobnostki. Ale startuje w tej chwili, winiary startują. Winiary, gmina Pałecznica. Przygotowują się Kowary, bo na chwilę będą Kowary startować, gmina Radziemice. I jako ostatnia drużyna gmina z gminy Koszyce, oczywiście jednostka z Koszyc. Starosta co prawda jest z gminy Koszyce, ale nie wiadomo komu tutaj dopinguje najbardziej. Nie wiadomo czy powie, o właśnie. I ostatni odcinek, jednostka z winiar pokoruje i koniec. Kowary. I startują Kowary. Kowary, gmina Radziemice. Nie,
Wystartował już pierwszy zawodnik w sztafecie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kowary, gmina Radziemice. I przygotowują się Koszyce do startu i to będzie ostatnia jednostka. Proszę tam organizatorów obsługujących oczywiście o to, żeby woda była w zbiornikach. Za chwilę będziemy mieć ćwiczenia bojowe. Odcinek jednostki z Kowar do pokonania. I brawa dla jednostki z Kowar, gminy Radziemice. 8,5 Dalewice, 64,5 Łaganów, 70,5 Winiary, 66,5 Kowary. I Koszyce wystartowały. I proszę Państwa, wystartowały drużyny w ćwiczeniu bojowym. Teraz dotknik, proszę publiczności. Przypomnę, że konkurencja polega na regulaminowym sprawieniu linii zstawnej, czyli to, co zasysa wodę ze zbiornika do pompy, zbudowanie odcinka głównego linii głównej z dwóch węży 75 zakończonych rozdzielaczem i od rozdzielacza zawodnicy budują dwie linie gaśnicze zbudowane z dwóch węży 252 i zakończone prądownicami. Roty muszą w komplecie podawać prąd wody, czyli muszą tak strącić szafkę i pachołki. Zielenice, gmina Radziemice od strony trybun tutaj.
przytomnych na trybunach nie słuchacie. Nie to nie tylko dzielnice dopingują. My na razie nic dopinguje, tak? Bo już teraz to kolory, to już będzie krótko, to jest takie wygrane, nie czerwone, tylko czerwone.
przypominam o grochówce. Ruszyli, które ukończyły tak. Zaproszeni i komisja sędziowska. Najważniejszy głos teraz komisji sędziowskiej. Bardzo proszę brygadiera Michała Pawłowskiego o odczytanie ostatecznego werdyktu sędziów, które miejsce kto zajął, w jakich kolejnościach i w której dyscyplinie. Czy to jest bojówka, czy to jest sztafeta. Prosimy bardzo brygadiera Michała Pawłowskiego, sędziego głównego dzisiejszych zawodów, o odczytanie wyników. Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych. W dniu 4 września 2022 roku przeprowadzono w Proszowicach powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 14 drużyn, w tym dwie kobiece. Komisję sędziowską powołał młodszy brygadier Zbigniew Kwinta, a sędzią głównym zawodów był brygadier Pawłowski Michał. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Grupa C, kobiece drużyny pożarnicze, ćwiczenie bojowe. Jednostka OSP Pałecznica, pierwsze miejsce z wynikiem 66,5 punktów. OSP Czuszów z wynikiem 80 punktów. Sztafeta pożarnicza, OSP Pałecznica 75 punktów, OSP Czuszów 89,5 punkta, drugie miejsce. Klasyfikacja generalna w kategorii C, kobiece drużyny pożarnicze. Pierwsze miejsce OSP Pałecznica z wynikiem 141,5 punktu. Drugie miejsce OSP Czuszów 169,5 punktu. Męskie drużyny pożarnicze, ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP Kowary 41 punktów. Drugie miejsce z tym samym czasem OSP Kuchary, OSP Więckowice, OSP Czuszów z wynikiem 43 punktów.
trzecie miejsce OSP Łaganu z wynikiem 45. Sztafeta pożarnicza. Pierwsze miejsce OSP Pałecznica 64 punkty. Drugie miejsce OSP Łaganu 64 punkty i 0,5. I trzecie miejsce dwie drużyny Kowary i Koszyce z wynikiem 66,5 punktów. Teraz przeczytam klasyfikację końcową drużyn męskich i przeczytam wszystkie drużyny z wynikami. A więc tak, 12 miejsce OSP Zielenice z wynikiem 140,5 punkta. 11 miejsce OSP Przemyków 130 punktów. 9 OSP Winiary 124,5 punkta. 8 Górka Jaklińska 119. 7 Koszyce 116. Więckowice też 116, ale to jest miejsce 6 z tego względu, że mieli lepszy czas ćwiczenia bojowego. 5 miejsce OSP Dalewice 115. 4 miejsce OSP Czuszów z takim samym czasem 115. 3 miejsce OSP Kuchary z wynikiem 113. 2 miejsce OSP Łaganu z wynikiem 109,5. I 1 miejsce OSP Kowary 107,5. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Protokół podpisał sędzia główny zawodów brygadier Michał Pawłowski. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę teraz drużyny kobiece o wystąpienie i tutaj szanowne jury. Przypomnę, drugie miejsce kobieca drużyna z Czuszowa. Brawa dla drużyny z Czuszowa. Teraz wracamy. Wójta gminy Pałecznica również obręczenie. Oczywiście oprócz komendanta powiatowego brygadiera Zbigniewa Filip, prezesa zarządu oddziału powiatowego, starosty powiatu koszowickiego Krystiana Pietrosia, wójta Krzysztofa i prezesa Józefa Prosty. Wojty medale się nie przestają zmieścić. Do kieszeni, do ręki. Do ręki, do kieszeni, medal o. Albo do tego pucharu. Bardzo proszę również do wydołącego burmistrz gminy miasta Koszowice Grzegorz Cichy. A nie wiem, kto jeszcze jest. Nie ma jednego. Tak, jednego nie ma. Oj, ale przez hełm nie przełożymy. Wojciech Czapkowski jeszcze wręcza. Burmistrz gminy miasta Koszowice Grzegorz Cichy. Prezes Dekrolu Wojciech Czapkowski, prezes powiatowy Marcin Daweł, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Zbigniew Kwinka. Pierwsze miejsce, jak się okazało, czarny koń.
Kowary, gmina Radziewice. Siedział kurde, ale dopingował ostro. No. Brawa, brawa jeszcze raz. Pierwsze miejsce w zawodach. Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kowary, gmina Radziemice. Jednostka ta będzie reprezentowała powiat kroszowicki na zawodach wojewódzkich już niedługo, bo 24 września w Wiśniczu, w Nowym Wiśniczu. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Kruszowica II pan Sinagawa i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Kruszowica brygadier Zbigniew Kwinta. Tak jest, fajnie. Super. Jeszcze raz, gratuluję. Puchar jest.